Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Francuskie cukierki. To takie mini lekcje wideo, w których z uśmiechem staram się Wam opowiadać o bardzo przydatnych francuskich czasownikach. Dzisiaj mamy 23 dzień października. Od wypłaty minęło już trochę czasu. Do następnej wypłaty zostało jeszcze trochę czasu. I może się okazać, że po jakichś większych zakupach na naszym koncie pojawi się piękne, okrąglutkie zero. Kiedyś na taki stan portfela mówiono manko. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bohaterem dzisiejszego odcinka jest czasownik manquer. Czasownik manquer, jak wszyscy dobrze widzicie, należy do grupy pierwszej, która zwykle jest najprostsza w odmianie, jednak ten gagatek sprawia uczącym się języka francuskiego czasem nie lada problem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na moim koncie jest piękne okrągłe zero, mogę powiedzieć, że brakuje mi pieniędzy, brakuje mi kasy. Albo jeśli nie mam na nic czasu, ciągle gonię, ciągle jestem spóźniona, mogę powiedzieć, brakuje mi czasu. Czyli z tego czasu robię dopełnienie. Natomiast w języku francuskim to dopełnienie wychodzi na pierwszy plan i muszę powiedzieć coś takiego. Le temps me manque. Le temps me manque. Dosłownie czas mi brakuje. L'argent me manque. Le temps me manque. La patience me manque. Ale to akurat nieprawda. Ja jestem z natury dość cierpliwa. Czyli zobaczcie. Czas mi brakuje. Z tego powodu, w mojej ocenie, czasownik ten sprawia nam, Polakom uczącym się francuskiego, dość dużą trudność. Możemy powiedzieć tak, ale ona jest roztrzepana. Jakoś tak nie umie się ogarnąć. Brakuje jej zdrowego rozsądku. Cette fille manque de bon sens. Cette fille manque de bon sens. Dosłownie, zobaczcie, ta dziewczyna brakuje zdrowego rozsądku. Tutaj pojawił nam się nasz ulubiony, ukochany przyjmek de, dlatego że jeśli mówimy, że komuś czegoś brakuje i to coś wychodzi jednak w dalszej części zdania, muszę tego użyć, tego przyjmka de. Czyli cette fille manque de bon sens, cette fille manque de ton, cette fille manque d'amis, par exemple. Okay? Czyli tej dziewczynie brakuje zdrowego rozsądku. Może się tak zdarzyć. Ten czasownik bardzo fajnie, sympatycznie zachowuje się w czasie przeszłym. Jest to czasownik pierwszej grupy, czyli jego tworzenie jest regularne i występuje w naturze z czasownikiem avoir. I dramat. Zabrakło nam 3 minut. Na przykład do dobiegnięcia na pociąg albo do bycia punktualnie na obiedzie u teściowej. Jakaś katastrofa się wydarzyła, tu możecie sobie dopowiedzieć jaka. Zabrakło nam 3 minut. Il nous a manqué 3 minutes. Zobaczcie, że składnia tego zdania jest troszeczkę inna. Tutaj na pierwsze, na czoło, na czele, wychodzi bezosobowe il. Il nous a manqué 3 minutes. Il nous a manqué un peu de temps. Zabrakło nam trochę czasu. Zabrakło nam 3 minut. Tutaj ta składnia jest łudząco podobna do składni polskiej. Też tak można. Ok. Oprócz tego, że czasownik manquer oznacza brakować, może on również oznaczać, że coś nas ominęło, tudzież na coś się spóźniliśmy. I na przykład uciekł nam autobus. Nie biegł wystarczająco szybko, nie pobiegł wystarczająco szybko i spóźnił się na autobus. Il n'a pas couru assez vite et il a manqué son bus. Voilà, c'est une situation assez tragique. Il n'a pas couru assez vite et il a manqué son bus. Synonimem czasownika manqué w tym zdaniu jest inny czasownik pierwszej grupy, raté, raté. Czyli il a raté son bus, przegapił swój autobus. Śmiało możemy tutaj używać czasownika manqué. Ok. Jeśli chcecie komuś poradzić, żeby koniecznie wybrał się na jakiś spektakl lub film lub inne bardzo interesujące w Waszej ocenie wydarzenie, możecie wywalić ten czasownik w formie bezokolicznika na sam koniec zdania i powiedzieć, że to jest spektakl, którego nie można przegapić. C'est un spectacle à ne pas manquer.
nie możecie na nim zabraknąć. Czyli jeśli uważacie, że coś jest super, śmiało możecie polecać innym to w ten sposób. C'est un spectacle à ne pas manquer. Ok. Czego nam może jeszcze brakować? Zwłaszcza jesienią, kiedy lato to już tylko wspomnienie, razem z na przykład z różnymi wakacyjnymi miłostkami. Jesteście zapracowani, brakuje wam czasu, brakuje wam kasy, trochę humor siadł i piszecie list miłosny, pełen bardzo czułych i smutnych słów, płacząc. Dlaczego płaczesz? Je pleure parce que tu me manques. Tu me manques. Zobaczcie, płaczę, dlatego że ty mi brakujesz. Tutaj znowu z tego ciebie robimy wykonawcę tej czynności brakowania i mówimy, brakujesz mi, tu me manques. Dosłownie możemy to też przetłumaczyć jako tęsknię za tobą, tu me manques. Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu me telefonnes pas? Tu me manques. Dlaczego do mnie nie dzwonisz? Brakuje mi ciebie, tęsknię za tobą, chcę mieć z tobą kontakt. Jeśli na przykład właśnie w związku z wakacjami tęsknicie za jakimś pięknym miejscem, które odwiedziliście, na przykład zwiedziliście Paryż albo inne francuskie miasto, śmiało możecie powiedzieć Paris me manque. I to jest chyba trochę mój przykład. Paris me manque. Surtout en automne. Paris me manque. Tęsknię za Paryżem. Brakuje mi Paryża. Mam nadzieję, że już nigdy w waszych francuskich zdaniach i wypowiedziach nie zabraknie miejsca dla tego czasownika. Przypominam, że bohaterem dzisiejszego francuskiego cukierka był czasownik pierwszej grupy Monke, a jeśli skomentujecie ten post wideo, poleci do was lekcja w PDF do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Bardzo wam dziękuję i zapraszam po więcej już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!